Michał Adamski, dobry wieczór. Zapraszam Państwa na sobotnie główne wydanie zbliżeń. Oto nasze tematy dnia. Tragedia na Krajowej Dziesiątce w Kruszynie. Beczkowóz się wywrócił na ten samochód, który stał. Policja wyjaśnia okoliczności wypadku. Przesłuchujemy świadków, zabezpieczamy dowody. Mieszkańcy regionu na przedświątecznych zakupach. Mieliśmy z góry już założone, co chcemy konkretnie kupować. Słuchamy, kto potrzebuje, takie tam, wie pan, no. I później ustalamy, kto jaki prezent dostanie. Zagadki o Janie Pawle II. Jest dużo zagadek logicznych, można wysilić swój umysł. Nietypowy escape room w szkole w Łochowie. Możemy dużo tego tak doświadczyć od siebie. Zaczynam od tragicznego wypadku na Krajowej Dziesiątce w Kruszynie. Samochód asenizacyjny przewrócił się na stojące na skrzyżowaniu auto osobowe. Kierowca Volkswagena zginął na miejscu. Kierujący ciężarówką prawdopodobnie wpadł w poślizg, bo próbował uniknąć zderzenia z innym autem. Do wypadku doszło krótko po godzinie 11. Kierowca cysterny jechał Krajową Dziesiątką w kierunku Nakła. Według wstępnych ustaleń z drogi podporządkowanej wyjechał dostawca Renault. Kierowca cysterny, by uniknąć zderzenia, gwałtownie zahamował i wpadł w poślizg. Skręcił gwałtownie lewo i w prawo i beczkowóz się wywrócił na ten samochód, który stał. Cysterna przewróciła się na stojącego na skrzyżowaniu Volkswagena Polo. W akcję ratunkową włączyli się pracownicy pobliskich firm. Przy pomocy tutaj sąsiednich firm, podnośników hydraulicznych, podnieśliśmy cysternę i przy pomocy naszego sprzętu hydraulicznego wycięliśmy osobę będącą zakleszczoną. 32-letniego kierowcy osobówki nie udało się uratować. Ranna pasażerka Volkswagena Polo trafiła do szpitala. Jej życiu nic nie zagraża. Policja przesłuchała świadków w wypadku oraz kierującą dostawczym Renault. Funkcjonariusze pod nadzorem prokuratury ustalą przyczynę wypadku. Droga krajowa nr 10 była przez ponad godzinę zablokowana. Później ruch odbywał się wahadłowo. Policjanci apelują o ostrożność, szczególnie w okresie wzmożonego ruchu na drogach. Zarówno w tym gorącym okresie przedświątecznym i w codziennym życiu, no niestety, no wszyscy musimy robić, żeby nie dochodziło do tych zdarzeń, a przede wszystkim zmniejszyć prędkość. W trakcie świąt policja planuje wzmożone działania. Funkcjonariusze będą kontrolowali m.in. prędkość, trzeźwość kierowców i sposób przewożenia pasażerów. W zeszłym roku w okresie świąt Bożego Narodzenia na drogach regionu zginęły 2 osoby, a 9 zostało rannych. Kruszyn, Błażej Karczmarczyk. Kolejny dzień poszukiwań zaginionej Justyny Cieszyńskiej. 35-letnia mieszkanka Bobrownik wyszła z domu we wtorek, 17 grudnia. Do tej pory nie nawiązała kontaktu z rodziną. Dzisiaj strażacy i policjanci przeszukiwali okolice miejsca jej zamieszkania. Funkcjonariusze z powiatu lipnowskiego nadal poszukują zaginionej we wtorek, 17 grudnia, Justyny Cieszyńskiej. To jest 35-latka, zamieszkała na terenie Bobrownik. Nie zabrała z domu dużo rzeczy, dlatego poszukujemy jej w pobliżu miejsca zamieszkania. Nie ma też żadnych informacji, które miałyby potwierdzać to, że ona się gdzieś mogła przemieszczać lub wyjechać. Kobieta na oko to jest 165-170 cm wzrostu, włosy proste, ciemny blond, długość taka do ramion, za ramiona, oczy niebieskie, prawdopodobnie ubrana w kurtkę długości takiej 3/4 koloru niebieskiego, granatowego. Bardzo prosimy wszystkie osoby, które mają informacje o miejscu przebywania pani Cieszyńskiej lub wiedzą, lub widziały ją w jakimś rejonie właśnie od tego wtorkowego czasu. Prosimy o kontakt z dyżurnym lipnowskiej jednostki. Ponad 1500 zł, tyle średnio wyda mieszkaniec regionu na świąteczne zakupy. Sprzedawcy się cieszą, a ekonomiści ostrzegają. Przedświąteczne promocje to często chwyt marketingowy, dlatego zakupy warto wcześniej dobrze zaplanować. W centrach handlowych zakupowy szał to już ostatnie dni, aby zakupić produkty potrzebne na wigilijny stół i wyręczyć gwiazdora, kompletując listę prezentów. Bardziej prezenty, już takie spożywcze, no to były zrobione w sumie przedwczoraj, przedprzedwczoraj. Żeby tak już po marketach typowo, nie? Tylko galeria i koniec. A sprzedawcy kuszą okazjami. Obniżki, wyprzedaże, przeceny. Takie hasła krzyczą ze sklepowych witryn. Zakupom sprzyja świąteczne oświetlenie, dekoracje i muzyka. Część sklepów będzie także dłużej otwarta. Wszystko z myślą o kliencie
i jego portfelu. Zaczynając od cen, one nie są wcale takie niskie, ponieważ one są obniżane z poziomów, które tak naprawdę nigdy nie istniały. To jest jeden z bardziej znanych trików marketingowych. Według badań ekspertów na świąteczne zakupy wydamy średnio 1500 zł. To o kilka procent więcej niż rok temu. Najwięcej kosztować będą prezenty 36% i jedzenie 34%. Rachunki będą wyższe, bo nawet o kilkanaście procent. W porównaniu z ubiegłym rokiem wzrosły ceny m.in. ryb, orzechów, kapusty kwaszonej czy grzybów. Prawie o połowę podrożały buraki. Dlatego eksperci radzą, by zakupy wcześniej zaplanować. Mieliśmy z góry już założone, co chcemy konkretnie kupować, także wstępnie można powiedzieć, że też kwota była ustalona. Sama świadomość tego, co robią sieci handlowe, co robią producenci, dystrybutorzy różnego rodzaju produktów, żeby skusić nas na okazyjne świąteczne zakupy, już jest pomocna. Inne sposoby, które mogą być też przydatne, to planowanie sobie zakupów, wyruszanie na zakupy z listą produktów, które chcemy kupić. Roztargnienie i pośpiech towarzyszące świątecznym zakupom sprzyjają kieszonkowcom. Podczas wizyty w sklepie warto zachować szczególną ostrożność, by tracąc głowę do zakupów nie stracić portfela. Myślę, że też się tak, może nie na sile, ale nie spotkało mi coś takiego jeszcze. Jest schowany tutaj gdzieś, gdzie sama czasami nie mogę go znaleźć, więc myślę, że kieszonkowie z tym bardziej. Ale trzeba uważać, to na pewno. I w tym zakupowym szaleństwie nie zgubić tego, co w świętach Bożego Narodzenia jest najważniejsze. Bydgoszcz, Błażej Karczmarczyk. Uwaga, podatnicy, od nowego roku wchodzą w życie ważne zmiany. Dotyczą one rozliczeń z Urzędem Skarbowym, ale i między kontrahentami. To tak zwany mikrorachunek podatkowy i biała lista podatników VAT. Zmienią się też godziny przyjmowania interesantów w urzędach skarbowych. Podaj swój PESEL lub NIP i wygeneruj numer mikrorachunku podatkowego. Od 1 stycznia rozliczenia z Urzędem Skarbowym mają być prostsze. Wpłaty PIT, CIT i VAT będą się odbywały na jeden indywidualny rachunek podatkowy, zwany mikrorachunkiem. Te dotychczasowe rachunki, na które podatnicy wpłacali dotychczas podatki, od dnia 31 grudnia 2019 przestaną być aktywne. Jeżeli podatnicy mają jakiekolwiek problemy z wygenerowaniem sobie tego mikrorachunku, urzędy skarbowe służą w tym zakresie pomocą. Mikrorachunek podatkowy można sprawdzić za pomocą strony internetowej lub w urzędzie. Zdaniem Rafała Olejnika, który prowadzi w Toruniu studio filmowe, to zmiana na lepsze. O tyle jest to proste, na tyle, że ten rachunek zawiera NIP lub PESEL i mamy jeden unikatowy numer. To jest o tyle fajne, że o tyle dobre, że nie musimy spamiętywać nie wiadomo ile numerów rachunku. Mikrorachunki dotyczą wszystkich podatników. Służą tylko do wpłat podatku. Zwroty nadpłat i podatków będą realizowane na dotychczasowych zasadach. To jest bardzo dobre, bo można wpłacać, prawda, sobie założyć. To nie jest żaden problem. Wejść na stronę Ministerstwa Finansów i po prostu podać NIP, prawda, czy PESEL. Inna zmiana dotyczy białej listy, czyli wykazu informacji o podatnikach VAT. Ma ona pomóc firmom w weryfikacji kontrahentów. Lista działa od września, prowadzi ją szef Krajowej Administracji Skarbowej. W wykazie pobieranym z publicznych rejestrów musi się znaleźć m.in. informacja o numerze firmowego rachunku rozliczeniowego. Jeżeli od 1 stycznia 2020 roku dokonamy zapłaty za transakcje powyżej 15 tysięcy na rachunek kontrahenta, który nie widnieje w wykazie, musimy się liczyć z konsekwencjami i tutaj możemy ponieść solidarną odpowiedzialność z wystawcą faktury, jeżeli nie dokona on zapłaty podatku, ale też nie będziemy mogli ująć w kosztach uzyskania przychodu tej transakcji. Wszystkie informacje dostępne są na stronach internetowych Ministerstwa Finansów i w urzędach skarbowych, a w tych od 7 stycznia zmieniają się godziny przyjęć. W poniedziałki urzędy będą pracowały w godzinach od 8 do 18, a od wtorku do piątku od 8 do 15. Oglądają Państwo główne wydanie zbliżeń. Co jeszcze przed nami? Apel o pomoc dla małej Antosi z Bydgoszczy. Przedświąteczny koncert Ziemi Bydgoskiej w Filharmonii Pomorskiej. Dwa nowe biura poselskie Mariusza Kałużnego, jedno w Chełmży, drugie w Chełmnie. Poseł PiS zapowiada, że chce w ten sposób być bliżej mieszkańców i ich problemów.
W nowych biurach poseł Mariusz Kałużny będzie odbywał dyżury poselskie. Zamierza także spotykać się z mieszkańcami, sympatykami i członkami Prawa i Sprawiedliwości. Chciałbym, aby obywatel miał dostęp do swojego posła. Nie chciałbym być tylko posłem, który siedzi w Sejmie, w Warszawie i nie zna tych problemów, tych realiów tutaj w okręgu. Bo przede wszystkim rzeczywiście służę Polsce, ale też reprezentuję dany okręg i sprawy danego okręgu mi są bardzo bliskie. Polityk zaznaczył, że w swojej pracy poselskiej chciałby skupić się na kontakcie z mieszkańcami mniejszych miejscowości. Zapowiedział również, że w najbliższym czasie otworzy biuro m.in. w Brodnicy. Zmieniamy temat. Po apelu o pomoc dla małej Julki z guzem w sercu odezwało się wiele osób dobrej woli. Przypomnijmy, rodzice 5-miesięcznej dziewczynki z Bydgoszczy zbierają pieniądze na operację w Bostonie. Potrzeba aż 2 milionów złotych. Codziennie o powrót do zdrowia walczy też Szantosia z Bydgoszczy. Dziewczynka urodziła się zdrowa, ale po kilku miesiącach zaczęły się ataki padaczki. Dziecko przestało się rozwijać i wymaga codziennej rehabilitacji. Najgorsze jest to, że lekarze na razie nie wiedzą, jak jej pomóc. Mała Antosia 25 grudnia skończy rok, ale jak będzie obchodziła swoje urodziny, nie wiadomo. Dziewczynka od 3 miesiąca życia choruje na padaczkę, jednak teraz potrafi mieć kilkanaście ataków w ciągu dnia. Przestała jeść, nie reaguje na żadne bodźce i karmiona jest przez sondę. Choroba zaatakowała nagle i bez ostrzeżenia. 26 września zostanie nam w pamięci, bo to jest dzień, a właściwie weekend, ostatni weekend września, gdzie no, to się totalnie się zatrzymała, cofnęła się nawet w rozwoju i póki co nie ma poprawy w ogóle. Lekarze na razie nie wiedzą, co dolega Antosi. Dziewczynka jest leczona w Bydgoszczy, Gdańsku i Warszawie. Rodzina czeka też na wyniki badań genetycznych z Helsinek. To szansa na zdiagnozowanie choroby i skuteczne leczenie. Jeżeli jest dzień z atakami, a bywają takie, że ataki trwają co godzinę przez 24 albo 36 godzin. Strasznie się o nią boimy. To jest mocno niebezpieczne. Tosia traci saturację, powpada w taki głęboki bezdech, robi się sina. Dlatego Antosia wymaga stałej opieki, ciągłych konsultacji lekarskich i codziennej rehabilitacji, bo każdy dzień ćwiczeń jest na wagę złota. Każda przerwa, która u Tosi się zdarza przez jej napady padaczkowe, wpływa na to, że następuje regres i to, co wypracowaliśmy żmudnie, ciężko, wraca do początku i to, czego się nauczyła, po prostu znika. Antosia musi też przyjmować leki. Leczenie dziecka jest bardzo kosztowne, dlatego rodzina potrzebuje wsparcia. Pomóc może każdy. Na portalu zrzutka.pl zorganizowana została zbiórka o nazwie Pomóż mi dogonić kuzyna. Dzięki zebranym pieniądzom Antosia będzie miała szansę dogonić swoich rówieśników. Bydgoszcz, Anna Zdunek. To ostatnie dni na zakup choinki. Dobrze, żeby to wymarzone drzewko pochodziło od sprawdzonych dostawców. Sprzedawcę warto zapytać o pochodzenie choinki i datę wycinki. Wtedy można uniknąć wielu rozczarowań. Zawsze kupujemy choinkę świeżą. Dlaczego świeżą? No podobno bardziej ekologicznie to jest, jak się ma świeżą, bo te plastikowe się długo rozkładają, prawda? Jodełkę, które pan zapakował już. Dlaczego jodełkę? Bo jest taka bardziej gęsta i zielona. Które lepsze, sztuczne czy prawdziwe? Co roku problemy są podobne. Trzeba jednak pamiętać, że jeśli choinka, to tylko legalna. Sprzedawcy mają obowiązek wskazania źródła pochodzenia drzew, a dla coraz większej liczby klientów liczy się nie tylko cena, ale też to, skąd pochodzi choinka. Miałam swoją plantację. Jodły, sierk. Czyli wszystko legalne? Tak, legalne. Mogę pokazać nawet dokument. A ktoś ma tam przykład 20 choinek, 30, to już jest trochę podpadające, nie? Po prostu to już, jak my mamy przykład 120, 130 choinek, to już wiadomo, że to jest legalny interes. Co roku Straż Miejska wspólnie ze Strażą Leśną dokonują kontroli punktów sprzedaży drzewek. W Toruniu tym razem mandatów nie było. Przede wszystkim sprawdzamy asygnaty, czyli legalność pochodzenia drzewek. Czy sprzedający mają dowód zakupu, jeżeli zakupują od innego prywatnego plantatora, czy dowód z gminy, gdzie wykazują, że to jest z ich plantacji. Niektóre drzewka, jakie można znaleźć w punktach sprzedaży choinek, sprowadzane są nawet z zagranicy. W poszukiwaniu choinki prosto z lasu najlepiej się wybrać do któregoś z nadleśnictw. Każde z nich wyznaczyło swój punkt dystrybucji. W większości leśnictw są plantacje choinkowe, które są zakładane na terenach takich jakichś nieużytków pod liniami wysokiego napięcia czy na jakichś starych gruntach rolnych.
I wtedy te choinki rosnące tam przez kilka lat czekają na swoich przyszłych właścicieli na Boże Narodzenie. Liczba kradzionych drzewek w lasach spada z roku na rok. Zdarzają się jednak miejsca, w których nielegalna wycinka to wręcz tradycja przed świętami, ale ze względu na grożące kary nieopłacalna. Za wycięcie drzewka bez pozwolenia grozi mandat w wysokości 500 zł. Najtańsze drzewko kosztuje 20. Toruń, Natalia Kurowska. Pod legalną choinką na pewno znajdzie się wiele prezentów. Nie wszystkie będą trafione. Problem pojawia się wtedy, gdy niechciany prezent ma 4 łapy i zamiast na półkę trafi do schroniska. Miłośnicy zwierząt jak co roku apelują o niekupowanie zwierząt pod choinkę. Pracownicy schronisk umożliwiają adopcję psów i kotów, ale tylko jeśli decyzja została dobrze przemyślana. Fado to 12-letni labrador, który zapewne kiedyś miał dom. Dziś przebywa w bydgoskim schronisku. Nie wiadomo, czy był kiedyś świątecznym prezentem. Pewne jest jednak, że co roku po świętach w schroniskach przybywa psów. W listach do świętego Mikołaja dzieci często proszą o psa, kota czy królika. Nie jest to dobry pomysł. Lepiej to tą sprawę przemyśleć, porozmawiać z dziećmi i w ciągu roku, jeżeli dalej dzieci by chciały pieska, to przyjść do schroniska i odwiedzić nas i zdecydować. Jak każdy członek rodziny, zwierzęta to nie tylko przyjemność, ale i obowiązek. Decydujący się na adopcję lub zakup zwierzęcia powinni zastanowić się, czy mają czas na wychodzenie na spacery i zabawę z czworonogiem. Aby zająć się psem lub kotem, potrzebne są także pieniądze na jego wyżywienie i opiekę weterynaryjną. Pracownicy schroniska apelują o świadome adopcje, które nie skończą się powrotem zwierzęcia do wspólnego boksu. Jest wiadomo, traumatyczne, tak, dla tego zwierzaka, bo już z nadzieją poszedł, że ma dom. Nagle okazuje się, że wraca do nas, do schroniska. W schronisku u nas jest bardzo dobrze. W domu jest tej miłości, tak, i przytulenia. U nas też mają miłość i przytulenie. Staramy się robić jak najlepiej. Niektóre schroniska w Polsce zawieszają możliwość adopcji psa przed świętami. Inne z adopcji wyłączają szczenięta. W bydgoskim schronisku zwierzę można zaadoptować po dokładnym wywiadzie przeprowadzonym przez pracowników. Dzięki temu czworonożni podopieczni mają trafić tylko do odpowiedzialnych domów, a nie pod choinkę. W tej chwili w bydgoskim schronisku przebywa ponad 180 psów i tyle samo kotów. Bydgoszcz, Monika Komisarek. 16 zagadek, a wszystkie związane z życiem i pontyfikatem Jana Pawła II. To tematyka pierwszego w Polsce religijnego escape roomu, który powstał w szkole podstawowej w Łochowie. Uczestnicy tej edukacyjnej zabawy mają godzinę na rozwiązanie zadań, które wymagają spostrzegawczości, umiejętności logicznego myślenia i pracy zespołowej. W tym niezwykłym miejscu byli autorzy emitowanego na naszej antenie programu Bliżej Nieba. 60 minut. Tyle czasu potrzeba, by poznać życie Karola Wojtyły i świętego Jana Pawła II. Ekspresowe tempo, a do przyswojenia sporo wiedzy. To rozwiązanie 16 zadań pozwala na przeżycie ekscytującej podróży od Wadowic przez Kraków do Watykanu. Ta lekcja jest bardzo potrzebna, zwłaszcza młodemu pokoleniu, które już nie pamięta papieża za życia. Dlatego tutaj może dowiedzieć się bardzo dużo w ciągu tak naprawdę jednej godziny. Ciekawostek, jak i faktów, które są ogólnie znane. Nawet niektórzy nie wiedzieli, jak nasz Jan Paweł II miał naprawdę na imię i jak na przykład go przezywali w szkole. W tej podróży pomaga przede wszystkim wiedza i spryt, a zabawę uatrakcyjniają multimedia. Całe przedsięwzięcie jest pomysłem nauczycieli, ale także uczniowie bardzo się w ten projekt zaangażowali. Według mnie warto odwiedzić, bo dużo się dowiemy o papieżu na przykład właśnie w szkole. Jest dużo zagadek logicznych, można wysilić swój umysł. Możemy dużo tego tak doświadczyć od siebie, że możemy to zobaczyć, jak to było, możemy wszystko poznać prawdziwe historie. No i na pewno jak ktoś wejdzie do tego escape roomu, to nie będzie się nudził. To pierwszy w Polsce pokój zagadek dotyczący papieża Polaka. Tak naprawdę to powstał ten pomysł tak nagle. Byłyśmy na szkoleniu z koleżanką właśnie w sprawie tworzenia escape roomów i chciałyśmy jakoś upamiętnić naszego papieża, naszego patrona. Dlatego stwierdziliśmy, że dobrym rozwiązaniem będzie escape room. Innowacyjne, niespotykane jeszcze w Polsce. Zabrałyśmy się do pracy, zaangażowałyśmy uczniów, rodziców, także odzew był bardzo duży. Nie przypadkiem escape room u Lolka powstał właśnie w tej szkole w Łochowie, szkole imienia Jana Pawła II.
Najpiękniejsze kolędy i pastorałki rozbrzmiały dzisiaj w Filharmonii Pomorskiej. Wszystko w tanecznej oprawie. W ten sposób zespół pieśni i tańca Ziemia Bydgoska podziękował publiczności i podsumował bogaty w wydarzenia rok. Na scenie i poza nią tworzą zgrany zespół. Ziemia Bydgoska, jak przyznają sami artyści, to coś więcej niż tylko grupa ludzi, którzy kochają muzykę i taniec. Zespół jest niczym innym tak naprawdę jak drugą rodziną. Może inaczej, nie drugą, tylko poszerzeniem rodziny prawdziwej o te osoby, z którymi chce się spędzać czas, które się tak naprawdę wręcz, i nie boję się tego słowa, chyba kocha, bo bez tych osób tak naprawdę życie by nie miało sensu. Nic dziwnego, skoro niektórzy członkowie zespołu występują od trzeciego roku życia. Okres świąteczny, tak jak w rodzinie, przeżywają w szczególny sposób. Wydaje mi się, że po prostu tak jest po prostu fajnie i miło razem to robić, a nie tak przy stole, tylko wspólnie z tą publicznością i na scenie. Okazją do tego jest specjalny bożonarodzeniowy koncert w Filharmonii Pomorskiej. 173 osoby zaprezentowały najpiękniejsze kolędy i pastorałki, w tym na nowo opracowane kolędy kujawskie i góralskie. Są to święta szczególne. Dla naszego zespołu już rokrocznie, tradycyjnie zawsze przygotowujemy koncert świąteczny, świąteczno-noworoczny, gdzie specjalnie kolędy, pastorałki oraz tańce na bazie kolęd są przygotowywane, specjalne choreografie. Rok rzeczywiście był obfity w wydarzenia, a ten koncert świąteczny jest zawsze podsumowaniem całego roku. Zespół istnieje od 61 lat i występuje na całym świecie. W tym roku odwiedził m.in. Indie i Gruzję, gdzie zdobył Grand Prix podczas Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego w Batumi. Bydgoszcz, Natalia Słomkowska. Teraz czas na informacje sportowe. Mirosław Wysocki, dobry wieczór. Dobry wieczór. W meczu 13. kolejki rundy zasadniczej Energa Basket Ligi Enea Astoria Bydgoszcz przegrała na własnym parkiecie z GTK Gliwice 96-104. Po trzech kwartach bydgoszczanie prowadzili 85-77. W ostatniej ulegli przeciwnikom 11-27. Posłuchajmy, co na temat spotkania powiedział Mateusz Zębski. My musimy grać, nie mamy tyle talentu, żeby sobie pozwalać na kilka minut słabszej gry i dekoncentracji w każdym meczu. My musimy być skupieni przez 40 minut. I o ile wcześniej się udało utrzymać we wcześniejszych meczach wygranych tą koncentrację, to dzisiaj, jak widzieli wszyscy, 2-3 minuty wystarczą, żeby drużyna nas dogoniła, odjechała nam i my mamy potem problem z tym. Także ja uważam, że to brak koncentracji i realizowanie założeń taktycznych. Za kilka minut Anwil Włocławek rozpocznie mecz w Ostrowie Wielkopolskim z tamtejszą Stalą, a w Energa Basket Lidze Kobiet toruńska Energa po pierwszej połowie przegrywa z Arką Gdynia 30-32. Więcej o sporcie po wieczornym wydaniu zbliżeń. Spotkamy się około 21:45. Sprawdźmy jeszcze, czy pogoda nas czymś się zaskoczy w najbliższych godzinach. O tym Dagmara Moranowska. Dzień dobry. Polska cały czas jest pod wpływem niżu oraz frontu atmosferycznego, który przynosi nam niestety tę pochmurną, nieprzyjemną pogodę. Podobnie będzie w nocy na niebie sporo chmur, o poranku możliwe są lokalne mgły. Jutro w ciągu dnia mieszkańcom wschodnich regionów mogą przydać się parasole, natomiast na zachodzie zdecydowanie więcej pogodnego nieba, na termometrach maksymalnie 7 stopni, ale o szczegółach opowiem już za chwilę. Zapraszam. U nas teraz to wszystko. Zapraszam Państwa na wieczorne wydanie zbliżeń o godzinie 21:30. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.